Witam wszystkich. Dzisiaj podczas wymiany obrotomierza w 60 zacząłem się zastanawiać, dlaczego niektórzy ludzie wolą kupić taki, ten po prawej, który jest litewskiej albo tureckiej firmy, nie wiem. W każdym bądź razie jakaś tandeta chyba kosztowała 40 albo 50 zł. Zatrzymała się linka dokładnie po 500 95 motogodzin. Się linka ukręciła, jest obrotomierz do wymiany. Po lewej stronie mamy oryginał Mea Poltyk. Widać. On kilkanaście pewnie tysięcy motogodzin nabił, kilkanaście obrotów zrobił. A tutaj mamy nowy, kupiony, za którego dałem dokładnie koło 100 zł, też Mea Poltic. Zobaczymy, ile ten zrobi. Ale nawet jakby zrobił 1000 motogodzin, to i tak się bardziej opłaca kupić taki polski od takiego litewskiego czy tam tureckiego, który kosztuje 50 zł. Bo to jest i tak podwójna robota. A wiadomo, należy wspierać polskich producentów. I tyle miałem wam dzisiaj do powiedzenia. W następnym filmiku wrzucę. Zobaczymy, jak to działa. Czy to działa w ogóle. Do zobaczenia.